MMA Rocks razem z Tomkiem Kowalkowskim na parę dni przed twoją walką na gali Fan w Sopocie. No powiedz, jak się czujesz na tych teraz bodajże 3-4 dni przed twoją walką właśnie. Dokładnie tak. No, pozostało tak naprawdę chyba 3 dni do walki, więc no, czuję się dobrze. Dużo było treningu, więc z jednej strony cieszę się, że już koniec tych przygotowań, a z drugiej strony jestem ciekaw i już nie mogę się doczekać tej walki. No właśnie, przygotowania. Standardowe pytanie, powiedz, ile się przygotowujesz do tego pojedynku i jak te przygotowania wyglądały? Przygotowuję się gdzieś tak około miesiąca, bo gdzieś miesiąc temu się dowiedziałem, że będę bił się na gali Fan. Standardowo w klubie tutaj u Grzegorza Kubowskiego Mighty Bulls. Taką nowością może to jeszcze nawiązałem współpracę z Maciejem Bielskim z CrossFit Trójmiasto. Z nim się przygotowałem bardziej tak siłowo. Więc no było dość dużo tych treningów, bo 3 razy w tygodniu były to treningi 2 razy dziennie, a reszta dni po jednym treningu tutaj z Grzegorzem. I co, czujesz, Patrycie, bo tam spora część waszego klubu, że tak powiem, zaczęła uprawiać się zawodowo crossa i tutaj niedługo będziecie mieli chyba własny skład Mighty Bulls Cross Team. Powiedz, czy czujesz faktycznie jakąś różnicę tutaj, nie wiem, w wydolności, w sile, w całym tym właśnie jakby takim crossowym przygotowaniu pod tą walkę? Czy na pewno czuję tą siłę, nie? Zawsze tej siły nigdy nie za mało, więc każde takie wzmocnienie siłowe jest na plus. A to na pewno będzie można coś więcej powiedzieć po walce, bo no, na chwilę obecną jak najbardziej na plus. A jak waga skoczyła ci, spadła przez takie, bo to różnie człowiek może zareagować przez takie crossowe właśnie treningi? Co, spodziewałem się, że jednak spadnie, a wczoraj się ważyłem, było 111, więc jestem mile zaskoczony. Gdzieś ten 1 kg poszedł w górę, więc jest dobrze. Okej, okay, twoim przeciwnik Robert Maruszak. Dużo o Robercie nie wiadomo, w sumie też nie ma dosyć sporego bilansu. Co ty wiesz i czego myślisz, że spodziewasz się po Robercie, właśnie jak ta walka może się potoczyć? Spodziewałem się, że zapytasz mnie o to, dlatego na pewno nie będzie dla mnie zaskoczeniem, jeśli chodzi o warunki fizyczne, bo moi poprzedni zawodnicy tak naprawdę też byli gdzieś około 1,90 m, od 100, gdzieś tam 110, 115 kg, więc no jego warunki fizyczne nie będą zaskoczeniem. Zobaczymy, jak umiejętności. Tak naprawdę bardzo mało o nim wiem, pomimo to, że trenuję w korpusie w gdańskim klubie kickboxerskim. No zobaczymy. Ja jestem jak najbardziej na plus nastawiony, więc myślę, że będzie dobra walka. A jakbyś miał pozostawiać, to myślisz, że Robert zdecyduje się na walkę w stójce, czy będzie próbował swojego szczęścia w parterze, jakbyś tak miał obstawiać? Gdzie ty jakby sobie układasz tą walkę w głowie? No ciężko powiedzieć, nie chciałbym też tego mówić przed walką. Mam jakiś mniej więcej obrys, jak on może się bić, jaki jest jego styl, bo no, Trójmiasto to jest tak dość wąska grupa ludzi, którzy trenują ten sport, więc mniej więcej wiem, jak on się bije. Jest takim dość agresywnym zawodnikiem, więc wiem, czego mogę się spodziewać. Twoja ostatnia walka na Promaku, trochę przerwa w startach. Powiedz, czy jakby z czym była spowodowana tych parę miesięcy twojej absencji? Czy to było celowe, czy po prostu nie było propozycji? Co, ta przerwa tak naprawdę była spowodowana moją pracą zawodową. Tak jak już w wcześniejszych wywiadach mówiłem, pracowałem na statku, więc no było ciężko dość pogodzić to z takimi regularnymi treningami. Musiałem na jakiś czas sobie odpuścić te starty. No wiadomo, trochę czuję te braki w tej przerwie, no ale staram się to jak najbardziej nadrobić. Gala Promak odbyła się niedawno w Lublinie. Czy były jakieś propozycje? We Wrocławiu, przepraszam. Czy były potem jakieś propozycje dla ciebie? Dalej kontynuowanie współpracy z tą galą, czy na razie cisza? Nic mi nie wiadomo. Wiem, z tą sprawą akurat się zajmuje mój menadżer Paweł Kowalik, więc wiem, że on tam jakieś rozmowy prowadził, ale na czym to stanęło, to ciężko mi powiedzieć. Trzeba by go zapytać. Zapytam Pawła, okej. Okay. Słuchaj, teraz będzie walka już za parę dni. Czy jeszcze planujesz w tym roku jakieś starty? Czy też może praca znowu zawodowa tutaj tobie pokrzyżuje plany? Nie, myślę, że nie. No, na chwilę obecną pracę zawodową mam tak w miarę uporządkowaną, więc myślę, że nie będzie jakichś tam przeszkód. Gdybym jeszcze jedną walkę stoczył oprócz tej w tym roku, to naprawdę będę zadowolony. Będzie taki wynik satysfakcjonujący dla mnie. Okej, okay, Kretka, no to widzimy się w sobotę, życzę ci powodzenia. Jak masz ochotę komuś podziękować, to jest moment dla ciebie. Jak najbardziej, chciałbym podziękować wszystkim kolegom od nas z klubu, którzy pomagali mi w przygotowaniach, sponsorom, których jak na razie nie jest za dużo, ale coraz więcej i oczywiście kolegom z pracy, z firmy Maximus Solaria. Dzięki serdecznie.